Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jestem w Chełmie, Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, dokładnie przy którym się teraz znajdujemy. Dzisiaj od samego rana próbuję uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej, którą mi tutaj obiecano. Aczkolwiek niestety tak jest, tak sytuacja dzisiaj wygląda, że najpierw te dokumenty miały być w godzinach porannych, później w godzinach południowych, około godziny 12. Później się okazało, że pani, która ma dostęp do tych dokumentów, będzie po godzinie 12. O tym wszystkim zapewniała mnie tutaj kierownik, pani kierownik tegoż oddziału, a dokładnie pani Jolanta Sieniecka, tak jak widzimy tutaj jest tablicy informacyjnej. No i okazało się, że suma summarum nie otrzymam tych dokumentów. Dokumenty są o tyle ważne, dokumenty są o tyle istotne, że są to dokumenty specjalnego znaczenia z tego względu, iż jest to efekt mojej pracy, którą włożyłem w rozwiązywanie badań, rozwiązywanie testów między innymi psychologicznych, dokładnie w tej pracowni psychologii pracy dnia 16 sierpnia 2022 roku. Dzisiaj kilkakrotnie już próbowałem tutaj się dostać, niestety jest tutaj zamknięte, no i niestety jest sytuacja, tak wygląda, że nie otrzymam tych dokumentów. Od pani kierownik tego oddziału dowiedziałem się, otrzymam takie zapewnienie, że na pewno te dokumenty nie zginą z tego względu, że dostęp do tych dokumentów, skoro ja nie osiągnę w dniu dzisiejszym, będą tutaj inne działania podjęte, które na pewno umożliwią zapoznanie się z tymi dokumentami. Dokumenty szczególnie są ważne, dokumenty są szczególnie istotne z tego względu, iż są to dokumenty szczególne, między innymi ze względów takich, że część zadań było wykonywanych na tak zwanych pirackich dokumentach. A co dokładnie, to wkrótce o tym więcej. Zapraszam do oglądania, zapraszam do śledzenia wydarzeń mających związek z tą sytuacją w tym Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Tak to wygląda. Ja tylko dodam, że bardzo niemiłe doświadczenia, bardzo przykre doświadczenia, aczkolwiek jest też taka możliwość tutaj w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, że nie każdy musi przechodzić badania, by mieć pozytywny efekt. Proszę Państwa, sytuacja jest tak, że jeżeli jest się w szczególnej sytuacji, proszę mi wierzyć, a to jest udokumentowane, że nie trzeba być badanym. Odpowiednie badanie zostanie wystawione, oczywiście pozytywne dla tego, kto płaci, bo przede wszystkim chodzi o co? Jak nie wiadomo, co chodzi, to dokładnie chodzi o pieniądze, a są to pieniądze bardzo duże z tego względu, iż ja tutaj osobiście sam zapłaciłem kwotę 550 zł za... Tutaj przepraszam, no? Kwotę 550 zł za badania. Jak one wyglądały, będziemy to mówić, będziemy to publikować, będziemy to pokazywać, jak to działa. Myślę, że zasadnym jest powiedzieć, że jest to naprawdę niezła maszynka do robienia pieniędzy. Także cóż, do zobaczenia, do usłyszenia, między innymi na kanałach konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska. Szanowni Państwo, a w Chełmie dzisiaj, jest jak to jest, pogoda deszczowa. Nie jest dobrze. Będziemy tej sprawie się przyglądać. Będę na pewno sprawę pilotował, monitował, dociekał i by upublicznić to, co należy się społeczeństwu pokazać, obnażyć metody, sposoby działania, jakie są w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.